Na razie nie ma decyzji, czy będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora MCK, czy ten zatrudniony zostanie poprzez mianowanie. Prezydent miasta ma bowiem dwie takie możliwości. Na razie obowiązki dyrektora MCK za Dorotę Pędzi Wietr, która wybrana została starostą Bełchatowskim, pełni jej zastępca Krzysztof Nowak. Pełniącym obowiązki dyrektora będzie do czasu powołania nowego szefa tej placówki.